Człowiek, który nie ma oczu, bo ja mam pomalowane tylko usta na czerwono i mam zrobione brwi i ogólnie twarz. Na twarzy dzisiaj testuję podkład z Dior Star w kolorze 023 chyba i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. Na razie jest, powiedzmy sobie, ok. A czemu wam mówię, że człowiek bez oczu? Dlatego, że patrzcie, ja nie mam w ogóle ani wytuszowanych rzęs, ani przyklejonych sztucznych tym bardziej. I generalnie, jak się tak na mnie patrzy, to wygląda to dziwnie. Owszem, wygląda to dziwnie też dlatego, że ja mam pomalowaną każdą inną część twarzy, ale głównie też ta dziwność wyglądu wynika, słuchajcie, z tego, że najzwyczajniej w świecie ja po prostu swoje rzęsy mam takie, że ich w ogóle nie widać. One są tak króciutkie i one są takie króciutkie od dziecka, tak mam, czyli zanim się zaczęłam malować. I tutaj z góry uprzedzam tych, którzy chcieliby mnie poinformować, że po prostu z sztucznych rzęs czy z przedłużania 1:1 nie wynika to z tego, słuchajcie. Ja po prostu takie rzęsy mam odkąd pamiętam, mam takie właśnie króciutkie. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. Ale ogólnie uważam, że czerwona szminka jak zawsze ratuje każdą sytuację. Dzisiaj, słuchajcie, mam taki dzień, że totalnie wszystko leci mi z rąk. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, ale od samego rana, nawet jak zaczęłam robić śniadanie, to po prostu cały czas coś mi wypada z rąk. Przed chwilą spadł mi telefon, całe szczęście nic się z nim nie stało, ale no masakra, masakra. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami po prostu mam taki dzień i mnie to tak irytuje, bo ja po prostu nie mam totalnie nad tym w ogóle kontroli. Wypada mi po prostu wszystko z tych rąk i naprawdę po prostu aż cud, że nie dzieje się mi żadna krzywda, że nic strasznego się nie stało, bo dzisiaj na przykład wymknął mi się z rąk blender z tą taką ostrą końcówką, więc możecie wyobrazić, że gdyby mi to poharatało na przykład ręce, gdzie cały czas miałam włączonego go, no to masakra. Teraz spadł mi ten telefon. Dajcie znać, czy wy też macie czasami takie dni, że wszystko totalnie wam leci z rąk, nie macie nad tym żadnej kontroli. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Ja dzisiaj postawiłam na czerwoną szminkę. Dalej wyglądam śmiesznie i mam taki dziwny tutaj obszar przy oczach, ponieważ nie mam dalej oczu pomalowanych, bo zaraz będę nagrywać film dla was z testem maskary, a bateria mi się ładuje. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja zapominam, jak mam czerwoną szminkę, zapominam o tym, że ja mam czerwoną szminkę i na przykład siedzę i coś oglądam w telewizji i wkładam sobie, wiecie, palec do buzi albo zaczynam pić kawę i potem idę do łazienki, jestem totalnie cała rozmazana. I pomimo tego, że szminki z Golden Rose, one się trzymają bardzo dobrze, więc nadal one są na ustach, ale po prostu też jestem trochę rozmazana. Masakra. Nie wiem, czy wy też tak macie, no ogólnie dzisiaj taki dzień chaotyczny, ogólnie pod znakiem nagrywek, także tak to się prezentuje. Chciałam wam pokazać, jak wygląda efekt samopalacza z Liren, ale nie wiem, w jakim świetle się ustawić, żeby wam to pokazać, bo generalnie oczywiście kamera tego nigdy nie odda. Ale pokrótce chciałam wam powiedzieć, że z wyjątkiem takich newralgicznych miejsc, typu jakieś zakamarki między palcami, typu kosteczki albo tutaj przy nasadzie dłoni, to i na stopach też w tych newralgicznych miejscach. Samoopalacz, o którym mówię, to jest ten samoopalacz w piance, w musie w piance właśnie z Liren Dermo Program z serii Bronze Collection i efekt widać po godzinie. Ja standardowo nałożyłam sobie najpierw na próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie się prezentowało i dopiero później sobie nałożyłam na całe ciało na noc. No i oczywiście, gdybym dzisiaj miała zamiar od razu rano wyskoczyć z domu i ubrać jakieś sandałki czy coś, no to nie byłby to zbyt dobry pomysł. No ale że wiedziałam, że rano będę w domu, że będę mogła to na spokojnie sobie obejrzeć, zobaczyć, jak to się prezentuje, no to stwierdziłam, że właśnie sobie to zrobię na noc po prostu. Także jakby ktoś był zainteresowany, to jest ten właśnie samoopalacz. Czas na kawę, moi drodzy, a przy okazji powiem wam o tym, jaka kawa jest moją ostatnio ulubioną. Pokazywałam ostatnio herbaty, teraz pokażę kawę. My ogólnie zawsze kupowaliśmy Jakobsa
I kupowaliśmy Jakobsa tego takiego ze srebrną nakrętką, taką szaro-srebrną, wiecie, o który mi chodzi. Nie mam teraz opakowania, bo ja zawsze przesypuję. I on nam najlepiej pasował, zresztą najlepiej nam smakował. Nie była to taka kwaśna kawa, taka typowo smakująca jak jakaś tania kawa. No ale ostatnio właśnie postanowiłam się przerzucić na coś takiego bardziej, powiedzmy sobie, piankowego, takiego, nie wiem, bardziej mi się kojarzącego z delikatnym. I zdecydowałam się właśnie na tą kawę Nescafé Sensazione Crema. My już kiedyś ją mieliśmy i ona właśnie zawsze bardzo mi smakowała, ale potem jakoś poszła w odstawkę w imię właśnie tej naszej ulubionej. No i właśnie teraz do niej wróciłam. Dajcie znać, jakie wasze kawy są ulubione i jakie polecacie, żebym wytestowała. I efekt właśnie rozmazanej szminki. Teraz kierunek zakupy, a później kierunek jakieś pyszne jedzonko w pizzerii. Także widzicie właśnie moje ciuchy rozwalone. Tak, spoko. No i na twarzy nadal Dior Star i trzyma się nawet całkiem spoko, aczkolwiek od mojego zasmarkanego nosa oczywiście wytarł się w okolicach nosa. Dobra, ja spadam. W dzisiejszych zakupach stwierdzam, że ludzie nie mają mózgów i nie potrafią się poruszać. Amen. Do Magdy. Zobaczymy, kto będzie pierwszy, bo ona też wyjechała właśnie do swojej siostry. Zobaczymy, kto pierwszy do niej dojedzie. Haha. Chciałam wam pokazać jedną rzecz. Kupiłam w Lidlu shorty i powiem wam, one teraz wyglądają jakby były kremowe, ale one, no w sumie one są takie trochę ekri, nie są takie całkiem białe. I ja wzięłam rozmiar 38. Powiem wam szczerze, to jest oczywiście ta marka Esmara, ale są tak dobre gatunkowo, tak kapitalnie leżą. Ja mam rozmiar 38. Zaraz wam pokażę. Mam rozmiar 38 i za chwilę wam pokażę, jak one wyglądają na mnie, tylko muszę poobcinać te wszystkie metki, bo no jednak to trochę tak odkształca, wiecie, o co chodzi, z tyłu i tak dziwnie to odstaje, więc za chwilę je przymierzę. One tutaj mają takie wywijane te, nie wiem, te, można tak nazwać, mankieciki, jeżeli chodzi o spodnie, ciężko mi powiedzieć. I w każdym bądź razie leżą bardzo fajnie, są bardzo przewiewne i jest no po prostu mega wygoda. Ja bardzo zwracam na to uwagę. Może nie wyglądają jakoś super sexy, nie wiem, modnie czy coś, ale są naprawdę mega wygodne, więc to jest to, o czym ostatnio mówiłam w Q&A, czyli że ja po prostu w moim ubiorze zwracam uwagę na to, żeby było mi wygodnie. Zaraz wam się w tym pokażę. Także tak te shorty wyglądają na mnie. Nie wiem, czy to się dobrze prezentuje, w sensie, wiecie, czy to dobrze widać w lustrze, bo w sumie ja nigdy tego nie umiem uchwycić tak w lustrze. Tutaj właśnie są te kieszonki i one jakoś tak w środku, czekajcie, muszę to poprawić. Trzeba to po prostu zaprasować, żeby ona się na prosto układała, ta kieszonka, bo ona się po prostu podwija. Spoko one wyglądają, są właśnie takie trochę luźne, nie uwierają. Można sobie je tak trochę nawet niżej ściągnąć, jak ktoś lubi. I też to wygląda całkiem spoko, także mogę wam polecić te shorty
z Lidla, bo wydaje mi się, że one wyglądają bardzo fajnie. I jeszcze do tego mam koszulkę wsadzoną właśnie do tych spodenek z czego? Z Greenpointa. Tak, to jest Greenpoint. Także, no i efekt samoopalacza z Liren, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, ja już jestem w domu w końcu i chciałam Wam powiedzieć tylko jedną rzecz, że dzisiaj na twarzy cały dzień mam podkład Lancôme Taint Idol i powiem Wam, że ten test póki co jest naprawdę na duży plus, dlatego że oprócz takiego, bym powiedziała, bardzo średniego błyszczenia się na twarzy, które wygląda na zdrowe, a nie na takie spocone, no to nic innego się nie dzieje, totalnie się przez cały dzień nie przemieścił, a mamy godzinę 19. Więc ja taki test całodzienny, gdzie podkład mi się nigdzie nie starł, pomimo tego, że wycierałam nos, bo mam tą nieszczęsną alergię, to mi się ten podkład nie starł, nic mi się z nim nie dzieje, więc dlatego ja oceniam ten test na duży plus. Natomiast wczorajszy test podkładu, bo to będzie taki zbiorczy vlog z paru dni, będziecie widzieć w tych wszystkich klipach, pewnie już widzicie. Widzicie na dole, jaki to jest dzień i jaka to jest mniej więcej godzina. Więc tak to postanowiłam zrobić, dlatego że jakoś mi się nie udawało tak cały bity dzień jeden nagrywać, więc stwierdziłam, że zrobię takiego vloga weekendowego. No, więc będziecie widzieć. Wczoraj właśnie testowałam podkład z Diora i mogłyście go widzieć w klipie, w którym ogólnie, kurczę, chyba zrobię tak, że mogłyście widzieć w opisach klipów poprzednich, że miałam Diora na twarzy, Dior Star. I generalnie bardzo ładnie wyglądał na początku na twarzy, ale pod koniec dnia był tutaj strasznie powycierany i generalnie miałam straszne poczucie wysuszonej skóry. I nie wiem, czy to też nie wynika z tego, że zaczęłam używać żel Effaclar do mycia po prostu twarzy. I dziewczyny w komentarzach pod haulem pisały mi, żebym na niego uważała, dlatego że on strasznie wysusza skórę, ten, który jest przystosowany do cery tłustej i wrażliwej, więc być może to uczucie ściągnięcia nie jest wynikiem tego podkładu, tylko może być wynikiem tego żelu, bo stosuję go w sumie 2 dni, więc może tak po prostu szybko działa. Jeśli tak, to będę bardzo zła, dlatego że naprawdę się najarałam, mówię, jak szczerbaty na suchary na ten żel, że będzie czymś fajnym. No ale trudno. W każdym razie tak wygląda moja twarz z podkładem Lancôme i ja jestem bardzo zadowolona. Konturowanie jest tam, gdzie było, nic się nie mazało, nie rozmazało, nie zanikało. Krycie jest średnie, powiedziałabym, że można je zbudować, jeżeli bym chciała, ale ja to, wiecie, na krycie nie stawiam w takie dni, tylko bardziej na wyrównanie kolorytu i żeby ta twarz po prostu była jakoś doprowadzona do ładu i składu, niżeli na to, żeby gdzieś tam, wiecie, szaleć z robieniem jakiejś totalnej tapety, także nie. No i co Wam bym jeszcze chciała powiedzieć? W sumie na razie to tyle. Widzicie mój syf z tyłu, ale co mi tam, nie? Moi kochani, ja umyłam włosy, zrobiłam sobie pielęgnację mojej twarzy, więc już jestem po prostu przeszczęśliwa. Uwielbiam ten moment dnia, kiedy zmywam cały makijaż z siebie, kiedy już nic nie mam na twarzy, nic nie mam na oczach i jest po prostu wdechę. Pytałeś się w komentarzach pod ostatnim haulem, co to jest to za mną. Otóż to jest, moi drodzy, tapeta i to w dodatku bardzo niefortunna tapeta. Tego nie widzicie w kamerze, ale ona się rozchodzi na łączeniach, w związku z czym będzie zrywana i wymieniana na cokolwiek innego. Dobra, to by było na tyle tego mojego vloga sklejanego. Dajcie znać, czy lubicie moje vlogi, czy mam ich kręcić więcej, czy może byście coś zmieniły. Jestem bardzo ciekawa tego, co o tym sądzicie, ponieważ to wy razem ze mną tworzycie ten kanał, więc dlatego chcę poznać Waszą opinię. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tutaj cały czas pika mi telefon, bo pisze do mnie Ania na Messengerze. Także pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, szczególnie, żeby nie opuszczała Was pozytywna energia. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam kolejnego miłego tygodnia. Pa!